Proszę Państwa, witam serdecznie na konferencji prasowej dotyczącej ostatnich informacji związanych z zakazem uboju rytualnego. Państwo wiecie, że w Polsce obowiązuje prawnie zakaz uboju rytualnego, ale ostatnio otrzymujemy coraz więcej informacji, że Rada Ministrów zamierza przedstawić projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt dotyczący uboju rytualnego. W związku z tym zorganizowaliśmy dzisiaj tę konferencję ponad podziałami politycznymi, jak Państwo widzicie. Jesteśmy z różnych środowisk, nie tylko politycznych, ale także artystycznych, także pozarządowych, także osoby, które reprezentują różne poglądy, ale w jednej sprawie mamy wspólny pogląd, że zabijanie zwierząt w ten sposób, w sposób niehumanitarny, w sposób bestialski powinno być w Polsce nadal zakazane. Dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy i dlatego chcielibyśmy, żebyście Państwo wysłuchali naszego głosu, żeby wysłuchał tego głosu szczególnie pan premier Donald Tusk i żeby zobaczył nie tylko nasz apel, ale także coś, czego być może do tej pory nie miał okazji zobaczyć, bo wiemy, że jest bardzo zajęty, i coś, czego być może minister rolnictwa jeszcze nie widział. Chcieliśmy Państwu pokazać także film, który można bez problemu znaleźć w internecie, z tego, jak wygląda ubój rytualny w Polsce. Proszę bardzo. Jeszcze chciałem Państwa uprzedzić, że to po angielsku jest napisane, że treści, które tutaj są zaprezentowane, mogą być szokujące, ale trzeba o tym pamiętać, że w Polsce ten ubój rytualny jest prowadzony na masową skalę i te zdjęcia, które dla niektórych mogą być szokujące, można bez problemu zrobić w wielu miejscach w Polsce. Proszę bardzo. Nevertheless, it is necessary to gain an understanding of the wanton cruelty that has occurred in the past and that still occurs to this very day. While there are modern methods that completely stun the animal and then give it an instant death, such methods are not allowed by Jewish laws, which require the animal to be slaughtered in a method barely out of the Stone Ages. In many cases, the animals are hoisted upside down, such as shown in the video Faces of Death, and their throats are slit without anesthetic. The blood at first gushes out, then slowly drips, until the animal, drained of its blood and all energy, can no longer struggle and collapses in an excruciatingly painful death. The footage on the original Faces of Death video is certainly better if you desire to gain a more thorough understanding of this wanton cruelty towards animals due to primitive religious practices, though it may make the viewer feel somewhat ill. In some places, the blood of the To jest jeden z wielu filmów, które pokazują, jak wygląda ubój rytualny w naszym kraju, który można bez problemu, jak powiedziałem, znaleźć w internecie. Jak wygląda stan prawny dotyczący uboju rytualnego, opowie nam pan prawnik Tadeusz Wypy, który jest tutaj z nami. Serdecznie witam. Ja też pozwolę sobie jeszcze, zanim panu oddam głos, przedstawić może, spróbuję jakoś ogarnąć wszystkich naszych gości, bo nie zrobiłem tego od początku. Hanna Bakuła, Państwu przedstawiać chyba nie trzeba specjalnie, malarka, felietonistka, scenografka, znana powszechnie Państwu. Anna Grodzka, posłanka Ruchu Palikota. Dorota Wila, działaczka organizacji pozarządowych, szefowa Stowarzyszenia Fundacji Jus Animalia. Paulina Wieckiewicz-Piechna, wiceprzewodnicząca Sojuszu Lewicy Demokratycznej, była szefowa Federacji Młodych Socjaldemokratów. Pani przewodnicząca Iwona Piątek, tu stojąca obok mnie, przewodnicząca Partii Kobiet. Panowie Krzysztof Gawkowski, znany Państwu sekretarz generalny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Paweł Sajak, poseł Ruchu Palikota, członek Parlamentarnego Zespołu do Spraw Zwierząt. Krzysztof Jędrzejewski z Eurogroup for Animals, organizacji europejskiej, która zajmuje się dobrostanem zwierząt. No i pan prawnik Tadeusz Wypy, który opowie nam w skrócie, jak wygląda sytuacja prawna. Proszę bardzo. Sytuacja prawna jest dzisiaj taka, że stan, że ubój bez ogłuszania jest w Polsce zakazany.
Tym niemniej ona jest niestabilna, jest to będzie podważane przez zamiary Ministerstwa Rolnictwa, żeby wykreślić z polskiej ustawy o ochronie zwierząt przepis dotyczący bezwzględnego zakazu uboju. Albowiem no, ten przemysł rozwinął się przez ostatnie wiele lat. Projekt, który ma zamiar złożyć minister Kalemba, uzasadnia tym, że to projekt musi być szybki, żeby te kontrakty nie wygasły, żeby nie stracić rynków rynków, na które to szło. I dlatego też ten projekt nie powinien być konsultowany, nie powinno być nawet temat debat. Powołuje się przy tym, że debata na ten temat trwała w Polsce od roku. Ja chciałem się w szczególności do tego odnieść, na czym ta debata polegała. Ta debata polegała na tym, że przez ponad pół roku Ministerstwo Rolnictwa, jeszcze wtedy pod kierownictwem ministra Sawickiego, dezinformowało systematycznie opinię publiczną co do stanu prawnego, jednocześnie tając stan faktyczny. Nie było, ministerstwo nie publikowało i zresztą do tej pory nie ma własnych danych na temat, jaka jest skala tego uboju, jakie są jego uwarunkowania organizacyjne, jak wygląda ta certyfikacja, kto na tym zarabia, ile, kto traci. Takich danych nie ma. To są informacje brane z sufitu. Więc po pierwsze, społeczeństwo nie wiedziało, jaka jest, na czym konkretnie polega to zjawisko. Po drugie, była bez przerwy rozsiewana informacja w kolejnych komunikatach ministerstwa, że to jest nieuchronne, bo tak nakazuje Unia. Tak nakazują przepisy unijne. Do czasu, kiedy w listopadzie Trybunał Konstytucyjny podważył to. Wtedy dezinformacja poszła w inną stronę, że to ma ogromne znaczenie ekonomiczne i dlatego trzeba coś zrobić, jednak przynajmniej zmienić w polskiej ustawie, dopuścić. No ale znowu, nie ma tych danych. Kolejna dezinformacja była taka, że mimo tego, że w Polsce jest ustawa zakazująca, to jednak z powodu, że nie została notyfikowana do 1 stycznia, ten ubój rytualny w zasadzie legalny jest. Tak ogłaszał były już minister Sawicki, podpierając się autorytetami prawnymi, tak pisali dziennikarze, takie były komunikaty PAP, wszędzie drukowane i w mediach, i drukowane w internecie. To jest też nieprawda, oparte na zwykłym kłamstwie. Notyfikacji takiej dokonano. Mamy na ten temat dokument bezpośrednio z Komisji Europejskiej, potwierdzający to. Inna rzecz, że zakaz polski ustawowy jest niezależny od tego, czy będzie notyfikowany, czy nie. Więc mamy tutaj nagromadzenie dezinterpretacji, która robiona była ewidentnie w złej wierze i dalej nie wiemy, jaka jest skala tego uboju, jakie jest jego znaczenie ekonomiczne, bo liczby przytaczane przez resort, że tu chodzi o 6 tysięcy pracowników i 1,5 miliona miliarda rocznego obrotu, są ewidentnie niewiarygodne. Nikt nie wskazał wiarygodnych źródeł tego. Właśnie, poprosimy panią Dorotę Wiland o przedstawienie informacji na temat tego, jaka jest skala rytualnego w Polsce oraz informacji związanych z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego po informacjach przekazanych przez Ministerstwo Rolnictwa. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, zanim przejdę do omawiania skali tych liczb, chciałabym z całą mocą podkreślić z tego miejsca, że od wielu, wielu lat mamy do czynienia z festiwalem kumoterstwa,
kolesiostwa, manipulacji, prób zamiatania pod dywan przez polityków, prominentnych polityków PSL, różnych rzeczy, które nie chcieliby, żeby wyszły na światło dzienne. W momencie, kiedy na światło dzienne wychodzą, są próby mataczenia, wprowadzania w błąd opinii publicznej. Ochrona zwierząt jest przykładem tutaj wyjątkowej, powtarzam, niewrażliwości, niskiego poziomu moralności, że przypomnę tutaj słynne już powiedzenie posła Kłopotka, że pies na łańcuchu przywiązany to jest taka tradycja polska uświęcona, że przypomnę słynną wypowiedź ministra, byłego już ministra Sawickiego o tym, że humanitaryzm to jest dla humanistów, awantury o klatki na fermach kurzych, o powiększenie tych klatek. Natomiast to, co działo się i nadal dzieje się w kwestii uboju rytualnego, to wszystkie inne, wcześniejsze afery, taśmowe, nietaśmowe, agencji rozwoju, rynku rolnego, to jest po prostu pikuś, mówiąc kolokwialnie. Jeżeli ktoś myśli, że po 27 listopada, czyli po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł jednoznacznie, że przepis rozporządzenia wprowadzonego w 2004 roku przez ministra rolnictwa jest niezgodny z ustawą o ochronie zwierząt, niezgodny z konstytucją, a był chroniony i był utrzymywany pomimo opinii Biura Analiz Sejmowych, pomimo druzgocących opinii autorytetów prawnych, utrzymywany przez ministra Sawickiego, przedsiębiorcy polscy byli zachęcani do rozwoju, do rozwijania biznesu uboju rytualnego. Organizowane były w tym celu specjalne seminaria w Ministerstwie Rolnictwa. Więc wziąwszy to wszystko pod uwagę, nie dziwimy się w tej chwili, że Ministerstwo Rolnictwa, rozkręciwszy ten nielegalny, bezprawny biznes, w tej chwili podnosi krzyk, że cały przemysł mięsny polski załamie się kompletnie, dojdzie do jakiejś katastrofy ekonomicznej. I otóż, proszę Państwa, skąd biorą się te wszystkie liczby? Nie wiadomo, z sufitu. My mamy na potwierdzenie moich słów i tego, co przedtem już tutaj mówił pan Tadeusz Wypych, my mamy korespondencję, zwróciliśmy się do ministra rolnictwa i do głównego lekarza weterynarii w trybie dostępu do informacji publicznej o informację, jaka jest wielkość uboju rytualnego, ile to jest zakładów. Poprosiliśmy o wykaz tych zakładów, zarówno bydła, jak i drobiu. I otóż uzyskaliśmy informację z Ministerstwa Rolnictwa, uzyskaliśmy wykaz, który jest wykazem niekompletnym. Na tym wykazie jest 27 ubojni, przy czym brakuje tam bagatela. Ubojni Mości Brody, własności posła PSL Krzysztofa Borkowskiego, który sam oficjalnie w mediach publicznie przyznał się i mówił o tym, że w tym zakładzie dokonuje się uboju rytualnego na eksport do Turcji. To zresztą potwierdziła również ustalenia prokuratury, która prowadziła sprawę w kwestii Mości Brodów. Także ministerstwo ukrywa swoich kolesiów na tej liście. Brakuje na tej liście również ubojni Milek Smith, w którym dyrektorem do spraw sprzedaży jest pani Dorota Wojtyra. Znane nazwisko w Ministerstwie Rolnictwa. Natomiast co do wielkości uboju, Ministerstwo Rolnictwa twierdzi, że nie ma żadnych danych, nie dysponuje żadnymi danymi co do wielkości, co do wartości tego eksportu. Również główny lekarz weterynarii twierdzi, że nie ma takich danych. Natomiast publicznie minister Kalemba mówi 1,2 miliarda, 1,5 miliarda złotych. Chciałabym jedną rzecz jeszcze powiedzieć tutaj, że jest to epatowanie liczbami, które po pierwsze nie mają żadnego pokrycia w żadnych dokumentach, a po drugie strata, nawet gdyby przyjąć, że to jest strata 1,2 miliarda, to nie jest strata dla Skarbu Państwa, ponieważ podatek CIT nie jest od miliarda dwieście. Podatek CIT to jest podatek od dochodu, a nie od przychodu. Czyli zakładając rentowność w tej branży na poziomie 5%,
to dochody Skarbu Państwa z tytułu podatku CIT wynoszą w granicach 12 milionów złotych. Więc w całym budżecie państwa to nawet nie jest kropla. Jeszcze jedna rzecz. Jeśli chodzi o dróg, pan Maciej Przyborski, wiceprezes Krajowej Izby Drobiarstwa, twierdzi, że 5% drobiu jest ubijanych rytualnie. Minister rolnictwa twierdzi, że 10%, czyli to jest różnica o 100%, 5 punktów procentowych, ale 100% myli się tutaj, tak? Jest różnica. Proszę państwa, te 5 punktów procentowych to jest kilkadziesiąt milionów żyć ptaków. Także kończąc już tą moją wypowiedź, nie ma żadnych podstaw. Uzasadnienie jest oparte na danych wziętych z powietrza. Więc jak państwo widzicie, niestety mamy o tyle trudniej, że w kwestii uboju rytualnego mamy do czynienia z silnym lobby politycznym. Dzisiaj w parlamencie są politycy, którzy po prostu czerpią korzyści materialne, finansowe z uboju rytualnego w Polsce i walka z ubojem rytualnym jest dla nas bardzo trudna, jest o tyle utrudniona, że jak państwo widzicie, najczęściej albo reprezentujemy środowiska pozarządowe, albo inne środowiska, albo jesteśmy politykami, którzy w Sejmie są opozycją i nasz wpływ na to jest dość ograniczony, w przeciwieństwie na przykład do polityków PSL-u. Dlatego bardzo liczymy na wsparcie ponad podziałami politycznymi. Apelujemy także do polityków Platformy Obywatelskiej. Cieszę się, że jest z nami pan przewodniczący, szef zespołu. Proszę. Może dołączy do nas, serdecznie zapraszamy. Szef Parlamentarnego Zespołu do Spraw Zwierząt, pan poseł Suski, i bardzo serdecznie witamy pana posła, ponieważ liczymy naprawdę na wsparcie, także bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek, żebyśmy pokazali ponad podziałami. Tak jak pokazuje to polskie społeczeństwo, jak państwo zobaczycie na sondaży, na badania opinii publicznej, Polacy są w zdecydowanej większości przeciwko ubojowi rytualnemu. Polacy mają najwięcej w Europie, opiekują się największą ilością zwierząt. My mamy naprawdę olbrzymie serce, jeśli chodzi o zwierzęta, dlatego zróbmy wszystko, żeby ograniczyć ten niemoralny, bestialski, niehumanitarny proceder, który odbywa się na naszych oczach w Polsce. I myślę, że w tym kontekście też pani Hanna Bakuła. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że ja jestem malarką. Jestem artystką, jestem pisarką, jestem człowiekiem. I może to mnie tu przywiodło, to znaczy ja uważam, że w czasach, kiedy martwimy się, czy kotek ma wystarczająco długie posłanko i jaka jest długość łańcucha i w stosunku do zwierząt niejadalnych mamy jakieś bardzo restrykcyjne, pomocne im przepisy, spokojnie ucinamy głowę krowie albo naszemu przyjacielowi koniowi. Czemu ją ucinamy? Ucinamy ją, bo mamy z tego pieniądze. Gdybyśmy ją ucinali bezinteresownie lub z powodów ideologicznych, byłoby jeszcze jakieś wytłumaczenie, natomiast nie ma wytłumaczenia. Ja nie oglądałam tego filmu, bo nie spałabym miesiąc, natomiast widziałam zdjęcia. I chciałam powiedzieć, że osoby, które w ogóle mają odrobinę serca, powinny pomagać w tym, żeby tam ta ustawa, która jest, została, bo jest to największy wstyd, jaki może być, żeby państwo w środku Europy, państwo unijne, za kasę zachowywało się jak po prostu największe, najstarsze, bardzo prymitywne ludy. My nie jesteśmy prymitywnym ludem. My chcemy, żeby nasz kraj wyglądał pięknie z zewnątrz również. Natomiast zabijanie w ten sposób. Ja nie mówię, że o zakazie uboju rytualnego, bo każda religia ma swoje pomysły. Natomiast bez ogłuszenia naprawdę powinniśmy się wstydzić, że w ogóle jest taka dyskusja. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceprzewodnicząca Sojuszu Lewicy Demokratycznej, była szefowa Federacji Młodych Socjaldemokratów. Proszę bardzo. Witam państwa serdecznie. Jesteśmy dzisiaj tutaj z Krzysztofem Garkowskim, moim kolegą, żeby zaprotestować przeciwko bestialskiemu łamaniu praw zwierząt.
od tego, jakimi jesteśmy humanistami, zależy też to, w jaki sposób traktujemy zwierzęta. A widzieliśmy na tym filmie, jak pozwalamy traktować zwierzęta w Polsce. Najbardziej interesuje mnie to, że już mamy prawo, które zakazuje uboju rytualnego i chciałabym znać te prawdziwe powody, że teraz będziemy z tego prawa rezygnować, bo czy 12 milionów, które w tej dyskusji już padło, rzeczywiście uzasadnia to bestialstwo. Ja bym chciała wiedzieć, dlaczego ktoś chce psuć prawo. Najpierw tworzymy prawo, potem to prawo będziemy zmieniać. Chciałabym, żeby ministerstwo przy uzasadnieniu takiego projektu podało jakieś dane. Jak widzimy, ministerstwo nie ma żadnych danych. Urzędy, które powinny te dane mieć, to już jest w ogóle skandal, że nie mają, że główny inspektor sanitarny nie ma takich danych, nie wie, co się dzieje w Polsce z ubojem rytualnym. Przecież po to płacimy podatki, żeby takie informacje były zbierane. Jesteśmy w dużym kraju, europejskim kraju. Nic nie uzasadnia takiego bestialstwa wobec zwierząt. Wystarczająco dużo już zwierzęta oddają nam, żebyśmy mogli czuć się dobrze z tym, prosząc o dużo więcej, o takie cierpienie, które trudno sobie wyobrazić, żeby mogło znaleźć jakiekolwiek uzasadnienie. Bardzo mnie i Krzysztofa interesuje, jakie są prawdziwe powody tego, że ten projekt powstaje, zwłaszcza w kontekście informacji, które dzisiaj już padły w trakcie tej dyskusji i tego, że niektórzy posłowie może powinni się wyłączyć w ogóle z takiej dyskusji, jeżeli rzeczywiście czerpią korzyści z przedmiotu tej dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej i przewodnicząca Partii Kobiet Iwona Piątek. Proszę bardzo. Proszę państwa, dla mnie to w ogóle jest problem wieloaspektowy i można go traktować z wielu perspektyw i był tutaj właśnie potraktowany, politycznej, ekonomicznej, gospodarczej, ochrony zwierząt. Natomiast ja bym chciała powiedzieć tylko dwa zdania na temat tego aspektu religijnego. Jako osoba wierząca, bardzo mnie zasmuca, a w ogóle chwilami przeraża w tym konkretnym kontekście, mnie przeraża to, że rytuały przerastają tą wartość duchową każdej religii. Przecież to nie jest, proszę państwa, najważniejsze. Idziemy z postępem, nauka postępuje, technologia, technika. Dlaczego my z tego nie korzystamy? Tak naprawdę każda religia zasadza się na wartości takiej jak życie, jak bezpieczeństwo, a tutaj to wszystko jest pogwałcone. Może te religie, które dopuszczają się takich prastarych rytuałów, powinny zastanowić się i zweryfikować swoje postępowanie rytualne. Tak jak na przykład jest to w Stanach Zjednoczonych po tej takiej ogromnej aferze właśnie dotyczącej uboju rytualnego, afera Tak. Tylko 1/6 społeczeństwa żydowskiego w tej chwili korzysta z żywności koszernej. Myślę, że to jest dobry znak i sygnał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I na koniec jeszcze raz Dorota Wieland w sprawie także apelu, czyli tak naprawdę powodu, dla którego dzisiaj się tutaj widzimy, spotykamy. Proszę bardzo. Ja chciałabym nawiązać jeszcze do tego, co pani powiedziała. W Polsce to osób przestrzegających zasad kaszrutu, koszerności, żywności to jest kilkadziesiąt rodzin, kilkaset osób. Proszę państwa, ubój rytualny, tak jak zostało to powiedziane wielokrotnie, jest w Polsce od 1 stycznia 2013 roku zakazany. Niemniej jednak, jak dotąd, nikt nie poniósł odpowiedzialności, nikt nie poniósł kary za miliony istnień zwierzęcych, które straciły życie w ten okrutny, bestialski sposób. I oto organizacje ochrony zwierząt dostają sygnały, dostają informacje, że pomimo zakazu ten proceder trwa nadal. Dostajemy informacje, ja mam przed sobą zdjęcie produktu, to jest mięso z indyka, świeże, ubój 8 stycznia z numerem weterynaryjnym, czyli został zatwierdzony przez lekarza powiatowego weterynarii, no bo jak żeby inaczej mógł się odbyć ubój, z numerem certyfikującej organizacji. Ja chciałabym państwu, a za państwa pośrednictwem, całemu społeczeństwu w imieniu organizacji prozwierzęcych złożyć uroczystą obietnicę, że nie spoczniemy i że zrobimy wszystko, żeby winni tej sytuacji zostali ukarani. Pierwsze powiadomienia do prokuratury już poszły. Zostało również wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec głównego lekarza weterynarii Janusza Związka i następne doniesienia do prokuratury będą. I chciałabym z tego miejsca zaapelować przede wszystkim do pana premiera Donalda Tuska. Panie premierze, proszę nie dać się zmanipulować. Proszę
Mamy nadzieję, że nie ulegnie pan presji lobby rzeźniczo-PSL-owskiego, że nie pójdzie pan tym tropem, nie pójdzie pan tą drogą, którą przez lata w sprawach zwierząt kroczył PSL i minister rolnictwa, który o hańbo jest właściwym ministrem do nadzorowania wykonywania ustawy o ochronie zwierząt. I w związku z tym wystosujemy dzisiaj apel do pana premiera. Chcielibyśmy, żeby pan premier zajął jakieś stanowisko w Sejmie. Jak już powiedzieliśmy, jest wielu zwolenników i zwolenniczek tego, żeby prawo, które dzisiaj mamy, które chroni zwierzęta przed tego typu bestialskim bezprawiem, żeby takie prawo pozostało. I ja mam nadzieję, że pan premier przyłączy się do naszej koalicji, że nie przyłoży ręki do tego bestialstwa. Podpiszemy się dzisiaj pod tablicą, która zostanie wystawiona przed naszym klubem i każdy, kto będzie chciał się podpisać pod tym apelem do pana premiera, będzie także mógł się podpisać, a my dzisiaj w sposób symboliczny rozpoczynamy zbieranie podpisów pod tym apelem. Dziękujemy państwu bardzo. Macie państwo jakieś pytania jeszcze? Nie. To zapraszam państwa do podpisania się pod apelem. W Klubie Ruchu Pani Kota są dokumenty źródłowe. To są właśnie te dokumenty, o których ja mówię, w których Ministerstwo Rolnictwa i Główny Lekarz Weterynarii wyraźnie stwierdzają pod odpowiedzialnością karną w trybie artykułu 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, że nie dysponują żadnymi danymi. Thank you.